duszę wycharczyć. Ale pięknie. Kuba Chojnacki na gitarze. Mateusz Drzywicki na basie. Kawałek Budbędy dla Frajdy. Kuba właściwie gościnnie. Taka krótka historia tych dwóch młodych ludzi, bo widzicie, że bardzo młodzi, a grają pięknie po prostu, można powiedzieć. Jak ktoś nie słucha takiej muzyki, to niech uwierzy. Przynajmniej. Powiem wam, że mam przyjemność znać ich od wielu lat już. Mateusz, ty zaczynałeś, jak byłeś w gimnazjum, czy już w liceum byłeś? Już w liceum, no ale... W pierwszej klasie? Nie, w trzeciej gimnazjum, czyli końcówka. A, w trzeciej gimnazjum. Gramy ze sobą od jego trzeciej gimnazjum, a teraz jest... Był w Komedzie przez chwilę, to jest taka prywatna szkoła muzyczna, a teraz na tak zwanej... Jak to teraz się ta szkoła nazywa? Teraz jest na Połczyńskiej, wcześniej była na Bednarskiej, Wydział Jazzu. Ale znany Wydział Jazzu w Warszawie. A Kuba chodził do Komedy prywatnie, do prywatnej szkoły, a teraz już od dwóch lat w Akademii Muzycznej Jazzowej w Leeds, w Anglii, także dostał się i utrzymuje się tam i ćwiczy, gra, także miło nam, że jak jest w Polsce, to z nim możemy pograć z wielką przyjemnością. Także brawo, niech się chłopaki rozwijają.
grać? A w ogóle mnie czyta, że jest... Jest na tej drugiej trąbce. A, jest na tej dużej, no tak. Teraz będzie muzyka ilustracyjna, pojedziemy pociągiem.
Kukuryku! Ja byłem blisko. Dziękujemy bardzo. Bigos. Nie wiem dlaczego. Ty młoda kapusta to też może być bigos? Młoda kapusta to młoda kapusta. Tak? A to nie ja robiłem, to robił sąsiad. Czy bigos był dobry? O, to ja sąsiadowi pokażę.